Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Silent Hill Homecoming. Ja jestem Juno i właśnie podniosłam ostatnią z tych pocztówek, no bo tam niedługo później trochę umarłam. Więc tak, ja tak sobie patrzę. Musimy jakimś sposobem wrócić na... nie wiem, piąte... zaraz. Zaraz, zaraz, zaraz. Na trzecie piętro chyba. Tylko, że teraz tak, przebiegniemy tu, bo tutaj nas pewnie całe mnóstwo dziadostwa będzie różnego atakować. Aha. Troszeczkę, troszeczkę mam już na niego taktykę, że tak powiem, w miarę ogarniętą. Dobra, nie dać się, nie dać się, nie dać się, to jest przede wszystkim czekać na jego ruchy. Dobra, ojej. Nie, zrobimy. Zu, czy ja coś mówiłam, że mam na niego taktykę jakąkolwiek? A masz, zgiń! O Boże. I help drink. Proszę umrzeć natychmiast. Dziękuję. Okej, on już nie żyje, więc ja czuję się w miarę bezpiecznie, powiedzmy. Tylko, że pojęcia nie mam, którędy biec. Te pokoje... nie wiem, czy je sprawdzałam obecnie. Wiem, że jest strasznie ciemno, ale ja się bardzo boję. Nie wiem, którędy mogę wrócić. Tam jest ta klatka schodowa. O Boże. Nie. Ja nie chcę z nim walczyć. Nie. O Boże, zostaw mnie, zostaw mnie. Zaraz, weźmiemy topór. Rozwalimy, rozwalimy. Powiedziałam, że go rozwalimy. A masz, a masz, a masz. Nie wiem, te moje ataki jakoś średnio działają na niego. W ogóle nie robią na nim wrażenia. Zobaczcie, jak ja do niego i strzelałam przecież i naparzamy siekierą, a on sobie z tego nic nie robi. Zaraz, teraz tak. Tutaj nie mogę wejść. Dobra, po cichu, po cichu. Tu jest klatka schodowa, fajnie. Dokładnie na klatce schodowej chciałam się znaleźć. I teraz muszę dobiec tak w lewo troszeczkę jakby. Nie, nie, nie. O, świetnie. Nie, 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 nie. Ja sobie uciekam. Uciekam od nich wszystkich, bo one są wredne. Zaraz, jak to wygląda na mapie? Nie wiem, gdzie ja mogę w ogóle dobiec. Może jakaś dziura była w 402? Pojęcia nie mam, co było w 402. Jakieś dziwne pomieszczenia. Nie, to zrobimy w ogóle coś innego. Wyciągnę nóż, bo na pielęgniarki najlepszy jest nóż. I po prostu zastanowię się. Tu jest dziura. Jak ja mam się do niej dostać? Co, ludziska? Na razie chodzę bez latarki, bo może dzięki temu pielęgniarki mnie po prostu nie zauważą. Zaraz, tutaj nie mogę, a może mogę po drugiej stronie? Pewnie nie, ale warto sprawdzić. Aha, też nie. Czyli tam jakoś się muszę męczyć. Fajnie byłoby przez 401 się dostać, ale 401 jest dziadowsko zamknięte. No właśnie. Mogę na przykład jakoś, nie wiem, przez dziurę w ścianie jakoś, tak? Nie? Nie mogę. Chyba. O Boże, pielęgniarki, pielęgniarki! Nie, tu nie mogę. A raz kozie śmierć! Tu jest jakaś ładna dziura. Tylko, że stąd przyszłam, więc to mi za dużo nie da.
Dobra. Jestem na klatce schodowej. Tu jest dziura, do której drzwi jakoś nie sprawdziłam, tak w zasadzie. Dobra. Dobra, uniki, 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 uniki. To jest nasza moc. Uniki, uniki. Wcześniej te pielęgniarki właśnie mnie jakoś zabiły w dziwny sposób. Oj Boże, zostaw mnie, ty zła kobieto. Spokojnie. Ja mogę sobie wziąć health drinka. Jezu, ależ to masakra jakaś. Ciacham je, ciacham, ciacham, ciacham. Ciacham i cały czas sama umieram też. O Boże. Dobra, jedna chyba już nie żyje. Nie, one cały czas żyją. Nie, 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 nie. Dobra, to jest czas na jeszcze jednego health drinka. Napalone pielęgniarki. Nie wiem, czego one ode mnie chcą. Wow. Spokojnie, Juno, spokojnie. Jeszcze raz muszę się skupić na tym, jak ja mogę się dostać do jakiejkolwiek dziury. Może mogę. O Boże. Dobra, z jedną to ja już się uporam. Dobra, cały czas. Uniki, 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 uniki. I ciachanie nożykiem. Dobra, spokojnie, spokojnie. Ja już życia nie oszczędzam tu praktycznie. Ja już chcę to po prostu jakoś przetrwać. Może mi się uda. O Boże, nie, czuję, że znowu zginą po prostu. Help drink! To jest tragedia, jakaś widziska. A zostaw mnie, ty pielęgniarko wredna, zła. Mogę tu wejść? Nie mogę. A tu? Też nie. To gdzie mogę? Nie wiem, gdzie mogę. Mogłabym wejść do 402. To jest 402. A czy w 402 coś jest w ogóle? Cholera jasna, ja nie wiem. Ja już tracę jakąkolwiek zdolność myślenia. I zaraz wezmę się, zirytuję i wyciągnę na najzwyklejszą pielęgniarkę pistolet. Bo zobaczcie, jak ona mnie tu zgnoiła dosłownie. No, się zatrzymała. Dobra, to ja też się zatrzymam w takim razie. I teraz tak. Jak ja mam się dostać na trzecie piętro? Trzecie piętro jest tu. I tak, tu jest dziura. I tu jest dziura. No. I dobrze. To teraz zastanówmy się. Mogę w 406. Powinnam móc jakąś dziurę znaleźć. Jest i dziura. No, zobaczcie. Dopiero jak pielęgniarkę zabiłam, to wszystko ogarnęłam. Teraz spokojnie. Bo czeka mnie bieg przez przeznaczenie do tego miejsca. Czyli pobiegnę prosto w lewo i przez 307. Dobra. Prosto w lewo i. O Boże, żygacz mnie atakuje. Zaraz, spokojnie. 307 będzie po mojej lewej stronie. Dobra, tu jest dziura. Juno, uspokój się. Możesz latarkę włączyć nawet. Fajnie. Tak, gadam sama do siebie, bo właściwie to jestem przerażona tym, jak mi idzie. Pamiętałam, że o wiele lepiej mi to jakoś szło, ale dobra, jest zapis, ludziska. Jest zapis. Zbawienny zapis. Dobra, to musimy tylko. O Boże.
żeby tutaj nic na mnie nie wyskoczyło. Is this what you wanted? Thank you. I co? Aha, dostała pocztówki, dała nam klucz i to tyle. Fajnie, że nic więcej nam już ona nie chce mówić. W sumie się nic wie, dziwny klucz. Rzeczywiście, dobre spostrzeżenie. I teraz jestem gdzieś, gdzie był jakiś pokój, którykolwiek pokój, którego nie mogłam otworzyć. O, rany. To wszędzie wszystko brzmi, jakby tu coś było strasznego. A ja tak naprawdę nie wiem, gdzie tutaj coś jest. O Boże. Tu były chyba jakieś drzwi. Znaczy, gdzieś, gdzie potrzebowałam klucza. Zaraz. Właśnie. Nie to. Używamy kluczyk. Wchodzimy. Jest Josh. Witam cię, Josh. Josh? Nawet nie próbuj uciekać. O, przeskoczymy dziurę. Josh! Scena jak z Króla Lwa. Please help me. Tam też byli bracia. Josh! Don't let me fall! No i tak. Spadliśmy z sufitu. Haha. O, mogę wziąć amunicję i poczęstować się nie herbatką, o dziwo, a health drinkiem, którego na razie i tak nie będę brała, co? Dobra, czyli kanapki też nie weźmiesz, a może bananka na uspokojenie? Nie? Też nie? Dobra, woda... A, patrzę. Wow, tu jest zapis i chyba to jest... miejsce, o którym tak myślałam już od jakiegoś czasu, że czeka nas coś, co zaraz zobaczycie. Dobra, z zapisem mogę iść. Chciałam powiedzieć iść odważnie, ale nie, nie jestem wcale odważna. Tu mi coś zabłysnęło, ale nie, nie. To jest już przeciąganie bezsensowne. O Boże. Tak, to jest to miejsce. Wygląda jak jakaś milutka szklarnia czy coś, ogród botaniczny. Miejsce w każdym razie pełne zieleni, miłe, spokojne. Drzwi zamknięte. No i na tyle naszego spokoju. A wrócić też już nie możemy. Świat się zmienia. Wszystko się zmienia. Nie, nie możemy wrócić. Dlaczego nie możemy wrócić? No, dobra, ja znam odpowiedź. Wam też to wygląda jak wielka arena. Bartlett? Mayor Bartlett. Pogadajmy z nim. Mayor Bartlett, I need to talk to you. Yeah? Well, make an appointment in my office. Dobra sobie. Właśnie. What the hell's happened to Shepherd's Glen? You're the mayor. These people are your responsibility. Now you listen to me, you little asshole. I did everything I could to protect those people. But you can't stop what's already been started. What the hell else do you want from me? You didn't do a good job of protecting your own son, did you? Bet you don't even know where he is. Are you saying I'm a bad father? Who the hell are you to say that? I've done the best I could for him. I taught him everything he knows. I bought him anything he wanted, no matter how much it cost. You don't know anything about my son. What the hell is this? Belongs to your son, doesn't it? Where is he? Joey,
Yes, Joey. He and my brother were friends. I need to find him. You shouldn't have come back, Alex. Times are bad. People don't trust me anymore. I can't protect them. Protect them from what? What did you do? Something has come. Taken everyone away. Can't stop them. They'll get you too. Who's taking them? What are you talking about? Where's my brother? Przedstawiam wam pierwszego bossa, Sepulchre, w luźnym, junowskim tłumaczeniu. Boss z kokonami. Wow, to jest straszny moment. Ja robię tak. Eldring na starcie. Teraz ja nie wziąłam tego Eldringa. Dobra. Teraz szykuje się uderzenie. I naparzamy w kokon. O rany. Dobra, drugi kokon. Naparzamy. Wow! Walnął mnie z pionchy. Ze straszliwej pionchy mnie walnął. O Boże. Dobra. Nie. Piękny unik zrobiłam. Tylko, że kompletnie mi się ten unik nie udał. O Boże. Naparzaj to. Alex, rozwal! Alex, nie wiem ile... Jest, świetnie. Pierwszego piszącego rozwaliłam, tylko że to mi tak troszeczkę prawie nic nie dało. Wstawaj, chłopie. Tutaj. O Boże. Ludzie, dlaczego takie rzeczy mnie spotykają? Wstawaj, chłopie. Dobra, spadł kolejny unik robimy. Unik. Rozwalimy to. Jeszcze jeden? O nie, jeszcze jeden mi został. Ła! Dobra, teraz nie ma mowy, trzeba to rozwalić. A masz, auć! Dlaczego to mi się przytrafiło? Takie dziwne rzeczy mi się dzieją. Dobra, spadł. Wow! Unik! Chłopie, dlaczego nie robisz uników, jak ci każą? Wow, unik! Wow, drugi! Unik! O Boże, jest! Wstawaj! Unik! Dobra, wstawaj! O Boże! No nie, ja zginę. Dobra, spokojnie. Unik? Nie. Będzie próba... numer dwa, niestety. Tylko ciekawe, od którego momentu. Czy znowu będą musiała wszystkie kokony niszczyć, czy może gra będzie o tyle łaskawsza i wczyta mi po kokonach? Dobra, ja po prostu przestanę gadać. Powycinam wam nieudane próby. I mam nadzieję, że to mi coś da. To znaczy, nie wiem, będą atakować jakkolwiek. Oj, dobra.
Dobra. Ej, Alex. Dobra, spokojnie, spokojnie. Pojęcia nie mam, jak ja mam to. Alex, robimy jakieś uniki, ciachamy, uciekamy, uciekamy. Facet. Uciekamy jeszcze bardziej. Oj. To się nie uda. To wymaga health drinka i najlepiej, wiecie co, zmiany chyba broni, tak? Siekierka będzie lepsza. Oj. Biegniemy sobie, biegniemy. Dobra, nie, 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 auć. Coś mi na głowę spadło. Tutaj, tutaj, tutaj biegniemy. Uciekamy. Dobra, spadł. Teraz ta trudniejsza część. O, świetny unik, tylko że sama też padłam. O, świetnie. Wstawaj, wstawaj! Alex, tnij go, tnij, tnij! O nie. Health drink, dobra, wstawaj, wstawaj teraz, chłopie. Mogę ci uciąć dłoń? Nie wiem, czy mam tutaj go ciąć. Nie wiem, może mu utnijmy ręce. O ile to jest możliwe. Auć? Chyba nie, nie bardzo. Chyba że... O, mogę cię rozwalić? Nie wiem, mam nadzieję, że tak. Jeszcze i jeszcze. Dobra, ręka, ręka, ręka. Dobra, mocne uderzenie, uderzenie, wal! Udało mi się, ludziska, wreszcie! Próba numer dwa w zasadzie, więc nie jest tak źle. Tylko że odcinek to nam strasznie wydłużyło. No i myślę, że tutaj zrobimy cięcie, więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało, a na razie cześć wszystkim. Trzymajcie się!